Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i zaczynamy trzeci dzień Mistrzostw Świata. Jak widzicie, dzisiaj przygotowałem mecz Chorwacji z Nigerią, skład builder oczywiście. Także co, przechodzimy do przedstawiania wam zespołów. W bramce będzie Subasic, 85. Na prawej obronie będzie Moses, 82, jego pierwszy inform. Pierwszy środkowy obrońca jest to Nigeryjczyk Balogun, 70 tempa, 74 obrony, 79 fizyki. I następnym środkowym obrońcą jest Dejan Lovren, 84, jego inform. Jest to aktualnie najlepsza karta środkowego obrońcy Chorwata w FIFA, więc no nie jest to jakoś niesamowicie dobra karta. Też wiadomo, 86 obrony, 86 fizyki jest bardzo dobre, ale tempo 60 trochę przeraża. I też lewy obrońca nie był to najlepszy wybór, ale nie ma lepszego po prostu. 74 tempa, 74 obrony, 72 fizyki. Także linia obrony no nie jest najlepsza, zobaczymy jak sobie z tym poradzę. Ja i teraz przechodzimy do linii pomocy. I pierwszym zawodnikiem jest Ivan Rakitic, który będzie grał po prostu na SP. Zamienię go z zawodnikiem właśnie tym, NDD. Jest to karta oczywiście za SBC z Afryki teraz dostępne, więc od razu sobie tą kartę przetestujemy. Zobaczymy jak się gra. Statystyki ma po prostu fenomenalne, średnia wysoka obrona. Więc wydaje się to po prostu idealny SPD. I kolejnym pomocnikiem jest Luka Modric, oczywiście nie mógłby tu być ktoś inny. Środkowym napastnikiem jest Kramaric, jego inform, drugi inform. Bardzo fajnie wyglądająca również karta. Prawym skrzydłem jest JJ Okocha, oczywiście też nie mogło być tu innej karty. Jest to jego środkowa wersja ikony, 83 tempa, 91 dryblingu, 79 strzałów, 84 podań. Tak średnio wyglądająca ikona, no każdy chyba wie jaka to jest ikona. I lewym skrzydłem jest Ivan Perisic, też bardzo dobrze wyglądająca karta. Wszystkie statystyki praktycznie powyżej 80, oprócz oczywiście obrony. Także co, tak prezentuje się skład. Ja jeszcze podam kondycję i oczywiście wam za chwilkę powiem o meczach, o moich wynikach. I jeszcze tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj w tej serii nie chodzi głównie o gameplay, tylko o to, że o skład builder i o wyniki jakie przewiduję na mecze na Mistrzostwach Świata. Także co, ja wyszukuję przeciwnika i od razu wam powiem wyniki jakie będą obstają w dzisiejszych meczach, bo zagrywam od razu po meczu Hiszpanii z Portugalią, naprawdę niesamowitym meczu Hiszpanii z Portugalią 3-3. Po trzech bramkach Cristiano Ronaldo. I co, pierwszym meczem jutro jest, dzisiaj, przepraszam, Francja z Australią i wydaje mi się, że obstawiam tutaj wynik po prostu 3-0. Następnym meczem jest Argentyna z Islandią i tutaj również obstawiam wynik 3-0. Peru z Danią, tutaj mówię, że będzie remis 1-1. I ostatni właśnie tym meczem, który jest skład builder, jest Chorwacja z Nigerią i myślę, że będzie 2-1 dla Chorwacji. Także to są moje przewidywania, piszcie wasze przewidywania, jakie myślicie, że będą. I co, przechodzimy do meczu. Albo i nie, bo koleś wyszedł, także szukamy następnego. Okej, wygląda na to, że w końcu mamy przeciwnika. Po jakichś, nie wiem, 5 minutach udało się w końcu wyszukać. Zobaczymy jaki ma skład. Okej. Wiecie co, ja wyjdę po prostu i wejdę jak jeszcze raz jakiś normalny skład, bo no nie będę grał, przecież to chyba koleś pierwszy raz gra FIFA. Nie ma sensu po prostu grać z takim składem. Okej, mam nadzieję, że teraz będzie w miarę okej skład. Zobaczymy co ma przeciwnik. Okej, to już jest w miarę, chociaż nie no, jeśli ma kokę na bramce, no ludzie, proszę was. Szukamy dalej. W końcu, po jakieś pół godziny wyszukiwania przeciwnika, znaleźliśmy. Coś niesamowitego. Okej, w końcu mamy jakiś skład w miarę normalny, bez kokę na bramce, bez, nie wiem, 20 zgrania czy coś takiego. Okej, zobaczymy co się uda teraz ugrać. Grałem dwa mecze, w których były, zamiast grania w meczy, byłem pokaz slajdów, także mam nadzieję, że tym razem będzie w miarę normalna gra. Luka Modric i mamy, nie, to był Ivan Rakitic, przepraszam. Ale mamy 1-0 i jak na razie naprawdę grałem jakieś 15-20 minut meczu poprzedniego i NDD przechwycił jakieś, nie wiem, 3 piłki chyba. Teraz jest 6 minut, już przechwycił 2. Jest ta karta, jest naprawdę niesamowita dla mnie. Przy tych pierwszych, nie wiem, 20-30 minutach prawie dwóch meczy. Zobaczymy jak będzie dalej. Okej, mamy 2-0. Nie spodziewałem się zupełnie z tego, bo naprawdę w tej chwili bardzo mało strzelam z rzutów rożnych, ale mamy 2-0. Dejan Lovren. Super, nie wiem o co chodziło w tej akcji, ale nie wiem, nie mogłem nic zrobić po prostu. Ja mu dawał cały czas piłkę, nie mogłem po prostu nic zrobić. Ivan Rakitic z dystansu, ale niestety zablokowany. Zobaczymy czy po raz kolejny się uda z rzutu rożnego. Patrzcie, tak jest! Nie wiem o co chodzi, ale mamy dwie bramki z rzutu rożnego w tym meczu. Ivan Perisic tym razem.
Okej, także mamy koniec pierwszej połowy. Jak widzicie, przeciwnik w miarę przeważa, ma praktycznie dwa razy więcej sytuacji ode mnie, ale ja wygrywam 3-1. Ivan Perisic, prostopadłe podanie do Kramaricia, fake shot stop i mamy 4-1. Naprawdę fajnie mi się gra tym zespołem, muszę powiedzieć. No cóż, teraz piękna bramka przeciwnika, ja zrobiłem duży błąd w obronie. Jedyne co jest właśnie w tym zespole złe, to jest tylko obrona, reszta jest naprawdę bardzo dobra. Kramaric z dystansu i przepiękna bramka. Co jest coś, co uwielbiam w tej chwili. L1 i po prostu się kręcicie dookoła. Koleś, przeciwnik nie wie, co macie zrobić. Co ma zrobić w obronie. Działa to praktycznie zawsze. I jeszcze JJ Okocha na sam koniec zza pola karnego. Piękny strzał. 6-2. Okej, mamy koniec meczu, za chwilkę zobaczymy statystyki, myślę, że w miarę wyrównałem po drugiej połowie. I okej, jak widzicie, praktycznie wszystkie statystyki są na remis, ale 6-2 wygrana. Także co, mecz za nami, naprawdę bardzo dobrze mi się grało z tym zespołem, zdecydowanie najlepiej jest odkąd robię te squad buildery, czyli 3 odcinków, prawda? Ale zdecydowanie najlepiej. NDD, jak ktoś jeszcze nie robił, to polecam wam zdecydowanie sobie zrobić, jest po prostu karta, jest niesamowita. Przypomina mi tak naprawdę Kante z poprzedniego roku, tylko że jest większy od niego. I co, oprócz NDD'ego na pewno dla mnie najlepsze karty w tym zespole jest Perisic, też naprawdę niesamowita karta. Po raz pierwszy ją grałem w tej FIFA, szczerze mówiąc. Był jeszcze Kramaric, też bardzo dobry napastnik dla mnie. Okocha, powiem wam szczerze, bardzo dobrze mi się też nim grało. Jedyne co, to oczywiście obrona była w tym zespole słaba. Lovren i lewy obrońca, Strinić bodajże to się nazywa. No nie dawali za bardzo rady, ale i tak tylko dwie bramki wpuszczone, 6 strzelonych, więc myślę, że w miarę okej. Więc to było na tyle i piszcie wasze wyniki w dzisiejszych meczów. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.